Powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest pewność siebie, jakie mamy mity. To teraz czas na trochę praktyki. I chciałabym, żebyście wykonali zadanie, które nazywa się koło życia. Koło życia to jest zadanie coachingowe, to prawda. Aczkolwiek myślę, że tutaj jest naprawdę fajne, przyjemne. Też mi dużo dało, jak sobie wykonałam to ćwiczenie. Zobaczyłam, w którym obszarze czuję się lepiej, a w którym troszeczkę gorzej, do którym powinnam pracować. Więc chciałabym, żebyśmy przeszli do tego zadania. Podzielimy je na dwie części. W pierwszej części powiem Wam, co macie narysować, a w drugiej części proszę Was o odpowiedzenie na pytanie. Więc zaczynamy. Proszę, przygotuj kartkę A4, długopis, no i flamaster, jeżeli potrzebujesz. Na kartce A4 narysuj koło. Podziel na 8 części. I teraz po kolei powiem, jak trzeba nazwać te cząstki. U mnie to będzie pierwsze rodzina, drugie przyjaciele i znajomi, trzecie rozwój osobisty, czwarte szkoła i praca, piąty zdrowie, szósty związek, siódme środowisko, ósme rozrywka i relaks. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę powiedzieć to za szybko, więc jeżeli za szybko, wróć proszę do nagrania, przywin troszeczkę i posłuchaj jeszcze raz. Następnie proszę Was, żebyście zaznaczyli w kartce okręgi, tak jak to jest na slajdzie. Czyli to będą takie pięć poziomów. Namorujcie je proszę od 1 do 5, od środka do brzegów. I tyle. Dam Wam trochę czasu na narysowanie, jeżeli potrzebujecie, przygnijcie. Jak już narysowaliście to koło, teraz patrzcie sobie na te obszary i pomyślcie, w jakim obszarze czujecie się pewniej, w jakim mniej, w jakim obszarze czujecie się bardziej wartościowo, macie większe poczucie wartości, a w którym mniej. Zaznaczcie sobie albo długopisem, albo swoim ulubionym kolorze, i znaczcie poziom, na który się czujecie w danym obszarze. U mnie na przykład to jest tak, że w obszarze rodziny czuję się mega pewnie i mega fajnie, więc mam ustawione ustawiające 5. Natomiast w obszarze środowiska czuję się tak, myślę, że na 3. To jest taki obszar, w którym czuję się pewnie. Dajcie sobie chwilę, dajcie sobie czas tyle, ile potrzebujecie i zróbcie to zadanie. Zobaczcie proszę teraz na to swoje koło. Może być nierówne, tak jak już wcześniej Wam powiedziałam. Niektóre obszary są bardziej pewne, niektóre mniej. Zobaczcie, jak to u Was wygląda. Ja też Wam pokażę na slajdzie, jak u mnie to wygląda. I co o tym myślicie? Jak myślicie, czy jadąc na takim kole, załóżmy na rowerze, które jest gdzieś tam nierówne, to będzie łatwa dla nas droga i przyjemna w życiu, czy też nie? Myślę, że tutaj bardzo ważna jest równowaga między tymi obszarami, a że tutaj jest po prostu łatwiej i przyjemniej. Więc teraz chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań. Proszę, jeżeli będziecie odpowiadać, to na kartce pisemnie. Dajcie sobie czas, tyle czasu, ile potrzebujecie na każde pytanie. Możecie zatrzymać nagrania i po prostu odpowiedzieć sobie na to pytanie. Po pierwsze, co czujesz, patrząc na rysunek? Po drugie, co myślisz o swoim życiu, patrząc na ten rysunek? Co budzi Twoje emocje? Czy coś Ciebie zaskoczyło? Która z tych stref wymaga najwięcej uwagi? Co by musiało się stać, aby poziom 1 stał się poziomem 5? Co powoduje, że czujesz się w pewnie zaznaczonych przez siebie obszarach? Czy te same techniki mógłbyś wykorzystać w obszarach, w których czujesz się mniej pewnie? Co się stanie, jeśli nie wprowadzisz żadnych zmian?
których strefach możesz dokonać najszybszych zmian? Kto i jak mógłby Ci pomóc we wprowadzeniu zmian? Kiedy możesz zacząć? Dajcie sobie teraz chwilę. Odpowiedź Ci na pytania. Tak jak patrzę na swoje koło życia, to wiem, że są obszary, na przykład kwestie zawodowe, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia, jest duże pole do popisu, a rzeczywiście nie zawsze czuję się pewnie. Bo z przewagą mniej pewności siebie. I myślę, że to jest ważne, żeby pracować nad tym obszarem, żeby dojść do jakiegoś sukcesu w przyszłości. Tutaj jak robiłam to ćwiczenie, to bardzo istotnym pytaniem było dla mnie to, co powoduje, że w danym obszarze czuję się pewna siebie. Bo to pytanie pokazało mi, jakie mam dobre strony, jakie posiadam umiejętności. I jak zaraz pojawiło się kolejne pytanie, czy te techniki mogę wykorzystać do tych sfer, gdzie czuję się mniej pewny siebie, to jakby coraz więcej pojawiało mi się odpowiedzi, co robi dobrze. I pojawiają się duże refleksje, że rzeczywiście mogę spróbować wykonać te same techniki w innym obszarze. Też chciałabym, żebyśmy się skupili na tych mocnych stronach. I takie najprostsze ćwiczenie, które można tutaj dać, to jest wypisanie tych mocnych stron na kartce. I też można sobie aktualizować tą listę co jakiś czas i patrzeć i sobie uświadamiać, czym jesteśmy dobrzy, co mamy fajnego, co mamy dobrego, co nam może pomóc w trudnej sytuacji, w obszarze, w którym czujemy się super pewnie,